Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem kolejnego okrętu tieru 10. Tym razem będzie to włoski Cristoforo Colombo, czyli jeden z tych okrętów, których zbyt często w bitwach nie widujemy. I ja się doskonale domyślam dlaczego, bo u mnie to jest chyba najgorszy mój okręt, jeżeli chodzi o tier 10, czy nawet o pancerniki z tierów 10. Mam na nim zdecydowanie najgorsze wyniki. I powiem szczerze, kombinowałem już na wiele sposobów. Próbowałem podchodzić blisko, chciałem zrobić ten okręt pod sekundarkę, bo ona bazowo ma zasięg 8 km, także można to jakoś tam w okolicach 11 gdzieś wydłużyć. Ale niestety pojawia się problem tego typu, że ta sekundarka raz, że nie trafia, a dwa, że nie penetruje, także no jest mało użyteczna. I tak właśnie sobie ten Colombo stał. Próbowałem grać trochę na dystans z tych sapów, które ma tutaj, ale też jakoś to nie wychodziło. Więc powiem wam, że nie miałem pomysłu na ten okręt, ale ostatnio zagrałem parę bitew, gdzie pociski przeciwpancerne były moim głównym uzbrojeniem. Sapy były bardzo sytuacyjne, tak jak na większości pancerników używa się odłamkowo burzących. I stwierdziłem, że może taki styl gry coś tu w końcu przyniesie. No i okazało się, że miałem rację, także ostatnio z tym okrętem się naprawdę polubiłem. Powiem wam szczerze, że dobrze mi się na nim gra, ale to oczywiście zależy też od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bo nie zawsze będziemy w stanie wycisnąć z niego jakieś maksymalne osiągi. Ogarniemy sobie na szybko parametry, w międzyczasie pokażę wam kapitana i ulepszenia na okręt, jakie mam u siebie teraz i będziemy dyskutować na jego temat. Więc tak, od czego trzeba zacząć? Zacznijmy może od tego, jaki jest okręt uzbrojony. To są cztery poczwórne wieże z działami kalibru 381 mm. I w takiej konfiguracji, jak ja mam, to jest zasięg tych dział wynosi 18,9 km. Także nie jest jakoś kolosalnie dużo, jeżeli chodzi o tier 10. Ale jedna z kluczowych cech tego okrętu to jest przeładowanie, szanowni państwo, które bazowo wynosi 37 sekund. Ja mam tutaj skrócone przeładowanie, bo mam założone ulepszenie. 32 sekundy. 5 sekund jesteśmy do przodu i to już jest jakaś akceptowalna wartość. Mamy 16 rur na tierze 10. O tym warto pamiętać, patrząc na parametr Sigmy, jaką nam tutaj podaje Wargaming. Sigma na tym okręcie, na pancerniku, przypominam, wynosi 1,5. Nie wiem, czy to jest najniższa Sigma, jeżeli chodzi o pancerniki w grze. Nie chcę mi się szukać, ale podejrzewam, że jest to jedna z tych niższych, o ile faktycznie nie najniższa Sigma, jaką nam Wargaming serwuje. Także powiem szczerze, no nie wygląda to dobrze. I co dalej? No Sigma balansuje właśnie ilość wystrzeliwanych pocisków. To jest jakiś tam przelicznik. Prędkość okrętu maksymalna to jest 29,6 dokładnie. Także jakoś tam się to jeszcze porusza. Mamy zasłonę dymną, która będzie się poruszała razem z nami na maksymalnej prędkości i będzie ona nam działać przez 45 sekund, oczywiście o ile nie założymy jakichś tam bajerów, które by czas działania tego troszeczkę wydłużały, bo możemy? Nie możemy chyba. Nie, dobra, czyli nie ma możliwości tutaj wydłużenia tego dymu, ale musimy, szanowni państwo, pamiętać o tym, że wykrywalność po wystrzale z dymu mieści się gdzieś w okolicach 17 km, także ten dym nie jest po to, żeby z niego strzelać, tylko żeby się pod jego osłoną przemieszczać i zajmować odpowiednią pozycję, albo z nieodpowiedniej pozycji uciekać. Także jak mamy dym, to staramy się strzelać wtedy, kiedy mamy pewność, że salwa wejdzie naprawdę porządnie. Albo jak próbujemy skądś uciec, to wtedy ten dym się przyda. No 45 sekund to jest jeszcze jakiś tam plusik. Ja mam na kapitanie perk, który mi przyspiesza okręt o 10%, jak jestem niewykryty, także jak jestem w dymie. Więc to się jakoś tam logicznie w miarę łączy, bo jak siedzimy w tym dymku i nie strzelamy, to nas nie widać. I dzięki temu możemy szybciej zająć upatrzoną pozycję lub z tej nieupatrzonej sobie uciec. Jak widzicie na ostatnim slocie, jeżeli chodzi o ulepszenia, mam zamontowany spotter. No to właśnie ze względu na to, że ten zasięg nie jest jakiś tam kolosalny, no bo niespełna 19 km na 10 tierze może być problematyczne. Ale znowu zamontować tutaj na ostatnim slocie zasięg, zwiększyć go o 16% kosztem 5 sekund przeładowania, to nie wiem, czy to jest dobry deal, bo będziemy ładować dosyć długo. Także ja mam tutaj tak to rozwiązane. Kamuflaż niestety też nie jest tutaj mocną stroną tego okrętu, bo zaraz sobie spojrzymy, ile będzie widać ten okręt, jak minie te 20 sekund. Ale kamuflaż jest naprawdę spory z tego, co pamiętam. 14 km z powierzchni, to jest naprawdę dużo.
że widać nas naprawdę na duże odległości i to jest niestety minus. I tutaj mamy zamontowane, zaraz sobie zerknę chyba, i perk na kamo i ulepszenie na kamuflaż, także no, bardziej zmniejszyć tej wykrywalności się już nie da. No i teraz jak tym grać? Szanowni Państwo, już builda sekundarkowego, ja wiem, że to nie trafia, wiem, że to nie penetruje, bo penetracja pocisków tutaj na sekundarce wynosi 25 mm, także no nic sensownego tym nie przebijemy, a 15 mm wynosi jeszcze na działach, których mamy więcej, czyli 12 podwójnych 90 mamy i one penetrują 15 mm, szansa na pożar to jest tylko 5% i 6 potrójnych 152 mamy z penetracją 25 mm i 7% szansy na pożar przy Sigmie 1.0 i tu, także to jest no masakra. Więc no sekundarka to raczej taki efekt psychologiczny i będzie nas skłaniało do tego, żeby do przeciwnika podejść i próbować coś mu więcej zrobić. No bo rury mamy cienkie jak na tier 10, 381 mm. Ale zerknąłem sobie tu na wykres penetracji, powiem wam szczerze. Już nie będę tego porównywał z innymi okrętami, ale chodzi o sam wykres. I patrząc na przykład dystans 14 km, te działa są w stanie przebić pancerz o grubości 500 mm. Także mało co będzie tak bardzo opancerzone. Na 16 km to jest 475. W okolicach maksymalnego naszego zasięgu to przebijamy 425 mm pancerza tymi działami. To jest naprawdę dużo. Jak na takie rury. I one naprawdę widzicie tutaj w tej bitwie, że potrafią pieprznąć. Grając na sapy może być różnie. Ja mam naprawdę duży problem z celowaniem tym okrętem na duże dystansy, ale zobaczcie, tu poleciała salwa 30 parę tysięcy i takich salw w tej bitwie widzieliście już parę i zobaczycie jeszcze kilka. Także używając tutaj pocisków przeciwpancernych, takie salwy to nie jest nic nadzwyczajnego. 20 parę tysięcy, czy nawet ponad 30, jesteście w stanie w miarę regularnie przeciwnikowi w okrętach montować. Tylko że trzeba brać pod uwagę to, że nie zawsze przeciwnik będzie chciał nam się ustawiać tak jak tutaj widzicie dwóch panów, którzy pływają sobie totalnie burtą na wyjebce, jeszcze tam gdzieś Edgar sobie płynie. Także to jest darmowy damage w zasadzie, z którego po prostu żal nie skorzystać. I no zobaczcie, 28, 9 tysięcy ponad. Prawie 30. Także takie salwy są tutaj naprawdę na porządku dziennym. Powiem szczerze, nie spojrzałem jak to wygląda, jeżeli chodzi o pancerz, ale no tutaj w tej bitwie byłem no, troszkę ostrzeliwany, jak widać. O, sekundarka się załączyła, ale zobaczcie jak sieje. Myślę, że gdybym tutaj próbował troszeczkę ją podbić, to no, co bym dostał? Minimalne zmniejszenie rozrzutu, trochę szybsze strzelanie i większy zasięg, także to raczej by nie pomogło w tym, żeby coś ta sekundarka sensownie robiła, zwłaszcza, że no nie będzie przebijać po prostu tych okrętów. Znaczy pancerzów, pancerzy na okręcie, bo okrętów to nie przebije i tak. Ale patrząc na to, że penetracja na tych działach głównych jest duża, mimo że to jest mały kaliber, to ja mam wrażenie, że tutaj overpenów nie wpadnie. Na wylot to i tak nie jest tak tragicznie, wydaje mi się, bo są okręty, które większość albo przebiją na wylot, albo się skruszą czy zrykoszetują. Także tutaj nie tak wygląda to jeszcze tak tragicznie. I mamy już 134 tysiące na liczniku. Krążymy cały czas w miejscu, gdzie jest tych okrętów przeciwnika całkiem sporo. I zaraz będziemy tutaj mieli sobie do obejrzenia całkiem fajną końcówkę tej bitwy, bo nie układa się ona po naszej myśli, nie ukrywajmy. Mamy co prawda dwa przejęte kapy, ale okrętów mamy mniej. Gdzieś tam z tyłu Lion i Montana. Lion nam nie pomoże, bo to jest Lion konkretnie czerwony. I tu mamy Annapolis, który siedzi sobie przy wyspie i też tam zbyt wielkiego wkładu w bitwę na razie nie prezentuje. Będzie tutaj fajne spotkanie z dwoma pancernikami, potem na kapie sobie zobaczycie. I czy ten okręt sobie sprawi, szanowni państwo? Ja powiem szczerze, po tych kilku tam bitwach, gdzie używam głównie pepanców, no zakochałem się w tym okręcie, bo on naprawdę takie salwy, jak już mówiłem, po 30 tysięcy, to jest w stanie dosyć regularnie przeciwnikowi aplikować. I powiem szczerze, że wcześniej, o ile tego okrętu bardzo mocno unikałem, to teraz myślę, że nie będę miał żadnego problemu z tym, żeby go z portu wyciągnąć i się nim troszeczkę przepłynąć. I szanowni państwo, także tutaj myślę, że on będzie się częściej pojawiał. Ja wiem, że on w bitwach jest bardzo rzadko spotykany i o, zobaczcie. Sigma 1,5, co robi? Z
Z jednej strony to jest też zaleta takiej Sigmy, bo jeżeli mamy dużo pocisków o niskiej Sigmie, to rozrzut często poda nam rękę i pomoże nam te pociski ulokować tam, gdzie byśmy chcieli, bo jeżeli mamy okręt bardzo precyzyjny, to jeżeli salwa zostanie źle wycelowana, no to jesteśmy w dupie. A tutaj siejemy sobie tak dookoła okrętu i liczymy na to, że coś tam wpadnie i bardzo często się właśnie tak zdarza, że te okręty bardzo fajnie zostają trafiane takimi potężnymi salwami. Może, chociaż nie, tutaj za dużo się teraz będzie działo, żebym wam zasłaniał ekran. Może na szybciutko tylko pokażę kapitana i ulepszenia. Tutaj nie ma absolutnie nic nadzwyczajnego. To jest typowy survival. Nic więcej tu nie wykombinujecie. No jak już mówiłem, sekundarka nie jest absolutnie użyteczna w żaden sposób, bo nie trafia, nie penetruje. Nie podpala za mocno, bo tam też tych pożarów nie będziecie robili zbyt wiele. Także można sobie ten build odpuścić. Raczej survival. Tylko tutaj, co tu się u mnie na okręcie znajduje. Zobaczcie, zaraz będę przełączał na sapy, bo widzę, że Musashi stoi dziobem, nie mam za bardzo w co strzelić, więc spróbujmy sapów, ale okaże się, że Musashi jednak ruszy do przodu i będzie tyle z tego. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kapitana. To jest standardowy survival, tutaj nic więcej nie wymyślimy. A tak wyglądają ulepszenia i sygnały zamontowane na okręcie. No wiadomo, że nie bawimy się w żadne szmaty na podpalanie i takie rzeczy, no bo tutaj nie mamy czym podpalać. Na sekundarkę, gdzie mamy procent, czy nie, 5 chyba i 7, czy jak, no nie pamiętam już. To nie jest dużo, także nie ma sensu tego wzmacniać, bo i tak to nam za bardzo w bitwie nie pomoże. A przy zasięgu, ile to ma? W tym momencie 8 km. Nie wiem, czy tu szmata jest założona? No właśnie, na sekundarkę jest. Stąd te setki metrów różnicy, bo ogólnie to tam jest... Mam to? No, bazowy zasięg sekundarki to jest 7,3. Przepraszam bardzo. Powiedziałem wam, że 8, bo 8 tu mam w bitwie, ale dlatego, że już jest założony sygnał właśnie na sekundarkę. I zobaczcie, mamy tutaj 200 na liczniku i zaraz będziemy wychodzili na starcie z dwoma pancernikami. Tu jeszcze Montana nam się kręci na boku. I jeżeli byście się zastanawiali, tak jak kontynuując myśl, czy ten okręt sobie kupić i nim grać, czy tylko wygrindować, no to ja uważam, że jeżeli będziecie grali na pepancach, to będziecie zadowoleni. Z tym, że musicie pamiętać, że to jest Sigma 1,5, także to nie jest okręt do grania na daleko, stąd też nie ma sensu montować modułu na zasięg na ostatnim slocie w ulepszeniach. Lepiej szybciej się znaleźć bliżej przeciwnika, znaczy bliżej, na konkretnym, bezpiecznym dystansie dla nas i po prostu bić potężnie, topić i niszczyć. Bo strzelanie na daleko raczej się nie opłaci. Ja próbowałem tego już nieraz, właśnie i na sapach, i na pepancach, ale na dużych dystansach bardzo często jest tak, że no 1,5 sigma to nam raczej tutaj dupy nie urwie i będziemy niestety często obramowywać okręty przeciwnika. Tu zobaczcie, płynie sobie Musashi, zaraz będzie całowane w policzek. Nie ma naprawek, nie ma dymu i nie bud. 30. Druga wiącha. 16 i zostało gościowi 4 koła, bo zaczął się naprawiać, ale zostanie chyba dokończony przez kogoś tutaj jeszcze. Tak, Montana pomogła na szczęście. I tutaj mamy jeszcze Sławę płynącą w moim kierunku, która patrzy nie wiadomo na co w zasadzie. I tu będziemy też częstować. O właśnie. Czy unikalny włoski kapitan się na tym okręcie przyda? Przyda się jak najbardziej. Jeżeli zdobędziemy sobie tutaj wsparcie, to nam spadnie reload o 15%, także to jest naprawdę fajny bajer. I tu już powolutku zbliżamy się do końca tej bitwy. Widzicie, że niewiele też zabrakło do tego, żeby Krakena zdobyć, bo Yamato zostało na jakimś tam... przepraszam, Musashi zostało na ogrysku, ale Montana je dobiła, bo ja bym był troszeczkę bardziej zajęty tutaj właśnie tym, tą sławą i nie udało mi się tego zrobić. Zobaczcie teraz, jak sytuacja się ułoży. 45 tysięcy hapsa, no 39 kontra 6. Leci pierwsza salwa, która zabiera 27 prawie tysięcy. I teraz tak, Montana sobie strzeli. Nie wiem, czy te KO50 to jest polski klan, czy nie. Coś tam się nawet poodbijało. 5000 dostałem, mam 1200 hapsa i jeszcze polecę jedną salwą w kierunku Montany. No i uda się tą bitwę przetrwać. Także już wam króciutko zaspoileruję. Nie było to proste, ale fajnie się tutaj pograło. Prawie 300 tysięcy na tym okręcie, to szczerze nie spodziewałem się, że taki wynik tutaj zrobię. 299,5 tysiąca i zobaczcie, że wychodzę pod działa i Goliata, i Republiki. Na szczęście Repa nie zainteresowana, a Goliat nie zdąży wystrzelić.
I tak się tutaj ta potyczka kończy. Kto był na streamie i widział na żywo, to widział, kto nie widział, to zobaczy teraz. Jeszcze wam na koniec zaprezentuję kapitana i ulepszenia, żebyście mogli sobie spojrzeć. Także tak, kapitan wygląda następująco. A ulepszenia tak się prezentują. Także ja w wersji pocisków przeciwpancernych na tym okręcie jestem zadowolony i mogę ten okręt w takiej opcji polecić. Inne opcje się raczej nie sprawdzą i myślę, że sami też do tego dojdziecie, jak popróbujecie tego, co tutaj wam, tego, co wam zaproponowałem. I to wszystko w tym materiale. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.